Dzień dobry panie i panowie, Tuna z tej strony. Zaczynamy nockę. Mamy pierwszego klienta. Weekend, tam gdzie ostatnio nie mogłem się spasować, gdzie gość mówił, że można to objechać, także można to objechać. To już wie wszystko. Nie było tak źle. Nie było tak źle, panie i panowie. Tutaj mamy dwa kosze do zabrania. Zakładamy beleczkę i lecimy z tym do Depot Elst. Taka sytuacja. Pięknie siedzi. Teraz beleczka. Strylmy. Troszeczkę bardziej, żeby mi przytrzymało ten krosz, żeby mi nie latał, ale na hamulcach są, także jest malina. Dobra, zawijamy i do kabiny. Opa, idzie, elegancko idzie. Mamy to, prawie to mamy. Stryk, fyk. O, wyłącz kluczyk, malina. Amator. Tu na co robisz, gamoniu? Siadło. Siadło elegancko. Panie i panowie, dzisiaj Volvim. Tym jeszcze nie latałem. 22 tysiące przebiegu, 22,5 tysiąca. Takie coś, ten jest wypożyczany. To, o, proszę bardzo, z wypożyczalni. Furka. Taka sytuacja. Stary postara się dzisiaj nie przeklinać, bo o co chodzi? Czekajcie. Tutaj sobie was schowam do obudowy z powrotem. O co chodzi? Chodzi o to, że praktycznie od 2 miesięcy przy każdym filmiku dostaję demotyzację. Czyli demotyzację, no praktycznie tak. Ikonkę żółtego dolara. Ikonkę żółtego dolara i trzeba się odwoływać, żeby zatwierdzili. I to praktycznie przy każdym materiale. Także dzisiaj będzie taki odcinek testowy bez wulgaryzmów. Moje robaczki. Tak, dobra, to mamy. Mamy. Teraz sobie w nawigacji wklepiemy Depot. Gdzie są moje miejsca? Depot Elst. Pyk, 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 pyk. Depot Elst. Jest. No, przymula troszeczkę ten tomtom, ale od nowości tak ma. Czasem trzeba się naczekać, aż odmuli. O, tutaj coś nowego dla starego. Taka skrzynia biegów. Pyk, a hamulec wrzucamy i ruszamy. Pyk, 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 pyk. Mało laty uciekać, bo z garaż z tyłka zrobię. Taka sytuacja. Dobra. Poszli sobie teraz. Pierwszy raz stąd będziemy wyjeżdżać. Mam nadzieję, że tutaj wjadę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja lepiej chyba trochę potrawię. Jakoś nie mam pewności, czy bym tam się mógł zmieścić maksymalnie. Jak to wygląda? O, powiem wam, jakbym po trawie nie szedł, to bym się tu nie zmieścił. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Byliśmy tutaj ostatnio. Opa, opa. Moje robaczki. Hardkorowo. Tu na nie przyzwoń, bo będzie wstyd. Dobra. Mamy to. Mamy to. A obstawiam, że ikonkę żółtego dolara i tak dostanę z automatu. Na końcu drogi. No, powiem wam. Skręć w prawo. Cześć się na mnie algorytm chyba YouTube uwziął. Ciekawe czemu. Dobrze. Teraz sobie zakręcimy rogala. Opa, opa. Proszę bardzo. Jak elegancko. Dziękuję. Panie kolego, żeś mnie puścił. To się liczy, trzeba być człowiekiem. Ja też wam powiem, puszczam i osobówki puszczam. Jak widzę, że ma jechać za mną jakiś dłuższy okres czasu, to po co to komu? Puszczę, mnie to nie zbawi, a niech chłop jedzie sobie. Niech sobie jedzie. Mogę? Mogę. O, taka sytuacja. Dzisiaj mamy dużo jazdy, powiem wam, dużo. Z 12 punktów będzie. I bardzo mało przerwy. Przerwy mamy. Czekajcie. Ja teraz. Aha. Zaś kółko będziemy walić. Gdyż, ponieważ jakobyś na lewo jest droga zamknięta. Taka sytuacja. Czyli objazdem, czyli troszkę w plecy. Czyli ile w plecy? Powinniśmy być na 17:50, a będziemy na 18:05. 15 minut mamy do tyłu przez ten objazd, bo byliśmy no praktycznie na czas tutaj. Tutaj byliśmy praktycznie na czas. O, a mamy troszeczkę i troszeczkę nowych miejsc, nowe depoty, na których jeszcze nie byłem. A co za tym idzie, że tam gdzie człowiek nie był, to z reguły będzie miał w plecy. Bo nowa lokacja, szukanie i tak dalej, wiadomo o co chodzi. No dajcie mi te zielone, zlitujta się nad kolegą. O, dziękuję. Ta sytuacja piękna, pogoda dzisiaj. Nad ranem padało, burza była, budziłem się co chwilę. Ze 3 razy po nocy się wybudzałem, w końcu finalnie za 22:00. Wstałem, tak. Ale ładny ten Volvo. Fajny. Fajny może być. Wakoja, gruby materac. I co najważniejsze? 9 dychów leci. Ten leci 9 dychów, także dzisiaj będziemy wyprzedzać. Dzisiaj Tunuś będzie mistrzem lewego pasa. Taka sytuacja, hemoglobina. 17 km, panie i panowie, lecim. I dolatujemy sobie, panie i panowie, powolutku, już niedaleko, 1,7 km, tam zrzuteczka i do chyb Arnhem chyba jedziemy, jak dobrze spojrzałem na listę, tam jeszcze nie byłem, na bank, w Arnhem mnie nie było, a bynajmniej nie kojarzę. A jak byłem, no to musiałem być przynajmniej raz musiałem być, bo czasem mogę nie pamiętać, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby my tam w Arnhem byli. Idź do przodu, następnie. Opa, szybko, bo żółte. Tak, tutaj powolutku, bo tam jest radar. I co powiem, no ciekawe. Będę starał się nie używać wulgaryzmu w tym odcinku. Grzecznie. I zobaczymy, co będzie, ale obstawiam, że tak będzie, jak ja myślę, że będzie blokada. Oglądałem, mówię, jednego gościa, który tam ma bardzo dużo wyświetleń, subskrypcji wszystkiego i tak dalej. I też miał ten sam problem. Później sobie go włączę i zobaczę, jak to rozegrał, no bo nie wydaje mi się, żeby stary miał takiego pecha. Chodzi też o to, żeby w pierwszej minucie nie używać wulgaryzmów, później mogą być, ale żeby się też nie powtarzały co 5 sekund. No, jeżeli o to chodzi, to będziemy to teraz testować. Powiecie, no i co z tego, Tuna, jak to masz 50 centów na filmiku? No dobra, ale tu już nie chodzi o te 50 centów, bo ja już się wypowiedziałem ostatnio, ile to ja zarabiam z tego, że jeszcze nawet nic nie spieniężyłem, bo więcej by mnie wyszedł księgowy, który to rozliczy, niż to, co mam uzbierane w pół roku z tych 300 filmików śmiesznych. Chodzi o fakt, dlaczego tak jest, i będziemy temat drążyć. W międzyczasie dolecieliśmy sobie do Elst. Mamy tutaj zrzuteczkę, także kieruneczek i grzecznie meldujemy się na bramę. No i mamy po robocie, 7 minut zeszło. Panie i panowie, lecimy sobie do tego całego Arnhem, tak? Mówiłem? Tak. Do Arnhem, tam mamy zabrać prawdopodobnie 56 małych wózków, czyli załadunek będzie z windy i raczej będzie cała lufa, i na to mamy od 18:15 do 18:50 czas. Tak, no to będzie cała lufa małych wózków. Taka sytuacyjka, pach, opuszczamy Elst i później tutaj wracamy z tym załadunkiem. Później wracamy i co? I jajeczko, tu na dzisiaj nie przeklina, bo testuje algorytm. Taka sytuacja. A co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. O, tak. A gdzie później jedziemy? Dzisiaj mamy naprawdę dużo jazdy i tylko jedna pauza, godzinka chyba, czekajcie, minimum 100% pewności. Nie no, prawie 2 godziny, no to jeszcze nie ma tragedii. Będzie z czego rwać na poślizgi. Ale mam jedną pauzę wpisaną, wachten. 20:29 do 20:30. Przejedź przez rondo z zjazdem. Nie no, jaja jak berety. Tak. Oj, no zobaczymy. Tam już kolejny nasz leci. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. Opa, dobra. Lecimy, panie i panowie. Jakoś nie mam dzisiaj weny. Ten materiał to po prostu robię taki testowy. Chcę zobaczyć, czy tego mi też uwalą, czy go nie uwalą. Jak na razie Tuna jeszcze ani razu nie przeklnął. Po 200 metrach jedź do przodu. Na pewno się w komentarzu podzielę z wami, robaczki, czy zdemotyzowali ten filmik, czy nie. Dobrze, komu w drogę, temu trampki. Lecimy do Arnhem. No i wlecieliśmy sobie do Arnhem solówką. Tutaj z Foss Logistics jeździłem, ale dużym jeszcze nie miałem okazji. Puścimy panią. Proszę. Proszę, proszę. A tutaj już dalej nie puścili. No, trzeba być człowiekiem. Tutaj mówię, jeszcze dużym nie latałem i powiem wam, no troszkę wąsko. A jeszcze po krawężnikach nie jeżdżę. To jest dobry znak. To jest dobry znak. A mówię, ten odcinek to jest tylko i wyłącznie testowy, bo nawet nie mam tematu na dzisiaj, żeby coś tam nagrać. Chcę po prostu zobaczyć, co będzie. Wiadomo, że jak dostanę, odwołam się, jak dostanę blachę, odwołam się, to przywrócą zielonego dolarka. I mówię, tu nie chodzi o zarabianie, bo ja nic z tego nie mam praktycznie, ale chodzi o sam fakt. Chodzi o sam fakt. Będzie trzeba, wiecie co? Puszczę maila, odezwę się do Martinusa, trackera z Niemiec. Z tego, co obserwuję go, to on też tam ładnie mięsem rzuca. I podpytam, czy miał takie problemy z demotyzacją. O Jezus! No! Nie umiem tego wypowiedzieć. Nie przejdzie mi przez gardło. No, taka sytuacja. Czy ma problem z algorytmem? Ja w tym filmiku nie używam żadnych wulgaryzmów, żadnych drażliwych, nie pokazuję scen i tak dalej. A wiecie, jak to jest? Ta platforma jest bardzo lewicowa i tutaj naprawdę wystarczy czasem zrobić, żeby był smród. Taka sytuacja. Tomto mi pokazuje, że to jest gdzieś tutaj, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby to było tu, panie i panowie. Także lecimy dalej. Trzeba będzie CG-kę odpalić, zobaczyć, co jest 5. Dobra, do za chwilkę, bo mamy awarię. Dobra zupa z bobra, a jeszcze lepsza zupa z wieprza. Przyjechałem 100 metrów dalej i mamy Post NL. Tutaj się musimy kierować. A już Tuna miał... O, ciśnienie podskoczyło. Kurde, muszę tak dobierać słowa, żeby nie daj Boże nie przeklnąć. Oj, taka sytuacja, nowa lokacja. Tu nie byłem. Gdzie mam teraz jechać? Nie wiem. Idę się pytać, gdzie się mam podstawić. Tam na pewno nie. Może tutaj, albo tam dalej, jak są lufy. Ciekawe. Idę na zwiat. Dobra, mamy to, dok C. Tam się muszę podstawić. Taka sytuacja, hemoglobina. Stary musi tu jakoś rogala teraz zawinąć. I nie będzie ciekawie, bo tutaj mało miejsca jest. Tak. Pach. To raczej na prawe lusterko, panie i panowie. Nie wiem, czy tutaj obrócę. Raczej nie. Ja pierniczę, takich akcji to jeszcze nie miałem, żeby nie umieć wjechać. Musiałem się tam wkomponować i stamtąd tutaj cofać. No, nie byłoby szans na to. Taka sytuacja. Dobra. Próbowałem tutaj się zawinąć, ale też za mało miejsca. I tak za trzecim razem dopiero, żem mógł tutaj się wpasować. O, niby jest dużo miejsca. Tutaj podjechałem, zawinąłem rogala tam, to gdzie? Tam to dupa mi tutaj w stronę murku szła. Ledwo na ten parking wjechałem. Dobra, tu się rozłączam, idę na zładunek, panie i panowie. No i po robotaju czekam jeszcze na list przewozowy. I patrzcie, miejsca jak miejsca, a ja nie umiałem tu wjechać. Wjechałem z tamtej strony, przykleiłem się przodem do płota. No to dupa szła po krzakach. No to strzeliłem łuka, ale widocznie może za małego, bo naczepa szła tu po miejscu parkingowym. Też nie pasiło, no to w końcu się zdenerwowałem, wycofałem, wjechałem tam przodem, w cholerę mało miejsca na manewrowanie, bo tam jest naprawdę wąsko i dopiero wjechałem. 41 małych i 4 duże. Okidoki. Teraz musi stary sobie wpisać, to wam mogę pokazać. 41 i 4 duże. 0 pustych. Jop. Taka sytuacja. Zatwierdź. Zatwierdź. Opa! No i mamy to. Dobra. 11 km. No i tak, no pierwszy raz tu byłem, nie wiedziałem jak to mam rozegrać, żeby tutaj w środek wjechać. No to w końcu wjechałem tam, a zaraz zobaczycie. Czekajcie, choć pasa zapnę. Nie wolno bez pasów jeździć, robaczki kluczykowe. Nie wolno. Okej. Pyk, pyk. I jedziemy. I jedziemy. Tutaj jedzie gościu. Zobaczymy jak ten się będzie wpasowywał. Ten tutaj będzie wjeżdżał. Aha, czyli tak samo jak ja. Dobra, czyli dobrą wziąłem technikę wjazdu na patencie, tak jak on. No to dobra, bo inaczej byłoby ciężko. To tam pyka i stamtąd będzie sobie pyk, 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 pyk. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Tak. To samo co stary, dobrze, czyli gamon nie jest aż taki. No. Mamy to. Zapisana lokacyjka, następnym razem już będę miał wszystko w pamięci Tomtoma. Pa. Bez żadnych błędów. Bo on potrafi tak robić, że pokażę wam 100, 200, 300 metrów dalej lokację niż jest faktycznie, albo bliżej. A o Sidziku, ten co jest w komputerze pokładowym, to już nawet nie wspomnę, nie? No to już jest masakra całkowita. Jak tu teraz wjechać? Przecież tutaj nie przelecę, się nie złamie. Chyba trzeba będzie tam mykać przez wiadukt. Panie i panowie, bo nie widzę tego, żebym miał to tam strzelić. Nie wpasuje się. No powiem wam, nie ma szans. Ale widzę, tam jest rondo. To przesmyczymy się na rondo i na rondzie zawrócimy. Taka sytuacja. No. W życiu bym tutaj nie wyleciał. Nie ma szans. Czyli robimy tak. Na rondo i na rondyjku zawika, tak? No i dokładnie tak samo pokazał Tomtomistrza. Dobra. Taka ole usyfione lusterka. Teraz dopiero dojrzałem, jak słońce przyświeciło. O, panie! A w tym aucie jeszcze nie znalazłem tego spryskiwacza ręcznego. Także nie wiem, czy w ogóle tutaj jest. Czyściwo znalazłem, ale środek do czyszczenia szyb już nie. Nie wiem. Nie wiem, może gdzieś po półkach nie szperałem. Może tam coś będzie. Dobra, w międzyczasie zapierdzielamy sobie, panie i panowie, do Depot Elst. Okidoki, panie i panowie. Ja lecę sobie na Elst. To jest odcinek testowy. Także mam nadzieję, że nic złego w tym materiale nie powiedziałem, wulgaryzmów nie nadużywałem. W ogóle czy używałem? Nie używałem. Nie przypominam sobie. No i zobaczymy, jak YouTube nas potraktuje. Jak nas potraktuje? Czy uwali zarabianie, czy nie? Bardzo mnie to ciekawi. Dzisiaj jeszcze mamy, oj, tam do po 5 latamy, to Tunuś się jeszcze dzisiaj najeździ. Także ja się z wami żegnam, robaczki moje, i widzimy się w następnym materiale na moim kanale. Do następnego, cześć!